Dzień dobry, Szanowni Państwo. Jesteśmy po pierwszym etapie funkcjonowania ustawy o dystrybucji węgla dla gospodarstw domowych przy wsparciu samorządów. Na stan, jaki mamy na dzisiaj, na portalu ciepło.pl zarejestrowało się 2300 gmin na około 2,5 tysiąca istniejących gmin w Polsce. To świadczy o tym, że ten program jest w zasadzie powszechny. W tych miejscowościach, które się nie zgłosiły, my cały czas prowadzimy monitoring. Tam też są mechanizmy w tej ustawie, które pozwalają umożliwić dostęp do tego węgla, który jest w preferencyjnej cenie mieszkańców. Mogą się tam zgłosić podmioty prywatne, mogą tych mieszkańców obsługiwać również gminy sąsiednie. Zapotrzebowanie na portalu ciepło.pl zgłosiło około 1500 gmin. My systematycznie te gminy informujemy o całej procedurze. Do tych gmin trafiają umowy, harmonogramy, wszystkie załączniki potrzebne do tego, żeby gminy mogły już w pełni realizować to zadanie. Z tego miejsca też apeluję do gmin o jakby sprawną tą organizowanie tych kwestii formalnych. Ja wiem, że to jest sytuacja trochę nowa, ale od sprawności podpisania tych wszystkich umów, ustalenia harmonogramów zależy to, jak szybko ten węgiel będzie mógł się znaleźć w ich gminach i co za tym idzie w gospodarstwach domowych ich mieszkańców. Także jeszcze raz apeluję o sprawne podpisywanie tych umów. Ja wiem, że to jest coś nowego, ale to jest bardzo ważne. Nie chcemy takiej sytuacji, żeby kiedy przyjdą na przykład pierwsze mrozy, trafiło do spółek 2000 umów i gdzieś ten system po stronie samorządowej, po stronie spółek będzie się przycinał. Mamy pełną gotowość co do tego, żeby ten węgiel mógł jechać do gmin, żeby mógł być odbierany. My odpowiadamy za tą część dostarczenia węgla z portów czy z kopalni do naszych punktów odbioru, z punktów zsypisk czy punktów PGG. Ich jest około 150 w Polsce. Będziemy to też rozbudowywać zgodnie z zapotrzebowaniami, ale dopóki nie mamy realnego tego popytu od strony samorządowej, nie mamy zgłoszonych wszystkich gmin i wolumenów, które one konkretnie potrzebują, nie możemy tego systemu do końca dostosować do realnych potrzeb po tym etapie podpisywania umów, po tych wszystkich formalnościach. Będziemy mieli cały obraz, dokładny obraz sytuacji. My monitorujemy tą sytuację w zasadzie na bieżąco, zarówno na poziomie zespołu węglowego, który zbiera się w kancelarii premiera, jak i w ministerstwie. Tutaj w zasadzie to na co dzień. Sprawa dostaw, bo mamy informację, że pojawiają się doniesienia medialne, jakoby były jakieś trudności z logistyką. To oczywiście jest zadanie, którego wcześniej nikt nie przeprowadzał. My sprowadziliśmy do Polski 10 milionów ton węgla. Porty polskie rejestrują rekordy przeładunków. To jest zadanie bardzo skomplikowane, bo to nie jest tylko węgiel energetyczny, który wcześniej był dostarczany z importu do elektrowni, ale tu jest również ten cel dla gospodarstw domowych, ale przeprowadzamy tą operację, mi się wydaje, że całkiem sprawnie. Oczywiście jak na takie przedsięwzięcie zdarzają się różnego rodzaju wypadki losowe. Chyba w zeszłym tygodniu czy dwa tygodnie temu mieliśmy wypadek. Betoniarka spadła na tory, które wyjeżdżały z portów, ale tak jak mówię, ten monitoring trwa w zasadzie na bieżąco i staramy się te wszystkie przeszkody, które się pojawiają, usuwać na bieżąco. Także jeśli są jakieś pytania, to jestem do dyspozycji. Bardzo proszę, jeśli Państwo macie pytania. Tutaj Pani Rektor. Dzień dobry, Monika Drost, TVP Info. Panie ministrze, ja chciałabym zapytać, jak sprawdzana jest jakość tego węgla, bo są niektóre samorządy, które jakby podważają tą sprawę i także jak wygląda, jeżeli chodzi czynność reklamacji, czy jest w ogóle taka możliwość i jeżeli zaszłaby taka potrzeba. Dziękuję.
Tak, to ja już wielokrotnie prostowałem, bo wiem, że jest taka narracja, ona się chyba bierze z jakichś niezrozumienia całego procesu. Ten węgiel, który do Polski przybywa, on jest certyfikowany, nikt za niego nie zapłaci, jeśli on nie będzie sprawdzony i nie będzie zgodny z tym, co dostawcy deklarują. On był sprawdzany również na etapach tych pośrednich, zarówno kiedy wypływał z portów na przykład kolumbijskich, często też po drodze był sprawdzany, weryfikowany w portach tak zwanych ARA w Holandii, więc ten proces certyfikowania, sprawdzania jakości jest prowadzony w sposób rzetelny i to też trzeba podkreślić. My współpracujemy jako spółki Skarbu Państwa z podmiotami, które ten węgiel dostarczały nie tylko w tym roku, ale wielokrotnie lata wstecz. Ten węgiel w Polsce funkcjonował, palił się, uprzedzając pytania. Także on również już funkcjonuje w Polsce, bo jest zarówno dystrybuowany od miesięcy w gospodarstwach domowych, ale też jest wykorzystywany w ciepłownictwie czy w energetyce. Także jeśli chodzi o certyfikację, ona przebiega zgodnie ze wszystkimi procedurami. Jeśli chodzi o ewentualne jakieś możliwości reklamacji, no my nie przewidujemy, że coś mogłoby się zdarzyć, no ale przy tej ilości, no, różne mogą być sytuacje, ale my ustawą nie zdjęliśmy żadnych przepisów regulujących obrót gospodarczy. Jeśli się taka sytuacja zdarzy, no to funkcjonują normalne zasady jakby reklamacji czy odwołań, jak w normalnej procedurze. Także jeśli by zdarzyła się taka sytuacja, to oczywiście ta reklamacja, można ją zgłaszać i procedować zgodnie z przepisami polskiego prawa. Jest to mało prawdopodobne. Czy ktoś z Państwa jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę. Maciej Kluszka, TOG FM. Ja mam trzy, ale takie krótkie, konkretne. Panie ministrze, czy te obawy niektórych samorządowców, że węgiel do nich będzie sprowadzany z odległości większej niż na przykład 100 kilometrów, czy takich sytuacji nie będzie, bo to była jedna z poprawek Senatu, która potem została odrzucona. Czy PKP Cargo ma zapewnione wszystkie potrzebne środki, bo poseł Gadowski ze Śląska, z Koalicji Obywatelskiej mówił, że na początku września jeszcze takie dokumenty wędrowały między Ministerstwem Aktywów Państwowych a Kancelarią Premiera, że tam ponad miliard złotych na ten przewóz tego węgla jeszcze nie jest zapewniony. Czy to jest już zabezpieczone? I czy wszystkie rozporządzenia, bo to też Związek Miast Polskich, tam było ich kilka, przyznam, że nie pamiętam ile, dokładnej liczby, ale że alarmowali, że jeszcze wszystkie rozporządzenia do ustawy nie są przyjęte przez ministerstwo. Czy to już jest załatwione? Dziękuję. To może od ostatniego, no wszystkie rozporządzenia zostały w terminie wydane, także nie wiem, jeśli coś jest, a o czym nie wiem, to chętnie, ale też jesteśmy w kontakcie z korporacjami samorządowymi, więc nikt do nas niczego nie zgłaszał, więc może to jest jakieś, jakby coś wpadło między krzesła i ktoś czegoś nie zauważył, ale nie ma, tutaj nie ma żadnego problemu. Wszystkie rozporządzenia, w zasadzie jedno to wydaliśmy od razu. Jeśli chodzi o te 100 kilometrów, które się pojawiało w poprawce, my operacyjnie zapewniamy tą odległość. Znaczy to jest ta trudność, że czasami paradoksalnie przy transporcie na przykład kolejowym taniej jest wprowadzić bezpośrednio większą ilość do większego samorządu z większej odległości. Dlatego my też nie chcieliśmy wprowadzać tego ograniczenia do rozporządzenia, bo wtedy by właśnie były te trudności, że niektóre gminy albo miasta duże mogłyby wolić jakby większy transport odbierać na przykład bezpośrednio z portu, bo to by było tańsze niż transport kołowy z odległości na przykład, nie wiem, tam 80 kilometrów. Tak? Także to jest kwestia operacyjna i tak jak wspomniałem wcześniej, mamy ponad 150 punktów w całej Polsce. Oczywiście one mają różną wielkość, to też jakby my tego nie ukrywamy, bo to są często duże sypiska naszych dużych spółek Skarbu Państwa, gdzie jest kilkadziesiąt tysięcy ton i też są to mniejsze punkty. Ale my na poziomie operacyjnym jakby zapewniamy tą odległość, żeby ona jakby pod względem finansowym nie była uciążliwa dla gmin. Dlatego tak dla nas jest ważne to, żebyśmy mieli realne zamówienia, realne umowy, żebyśmy mogli ten system też dostosowywać. To nie jest jakby organizacja nowego punktu, nie jest trudna, tylko musimy wiedzieć gdzie i na jaką wielkość. Jesteśmy na tym etapie wprowadzania no właśnie tych umów i zapisów formalnych do umów. Środki dla cargo, znaczy nie do końca jakby, ja chyba rozumiem o co chodzi w tym pytaniu, ale chyba w obiegu medialnym są przeinaczenia, bo rozumiem, że to jest odwołanie się do decyzji pana premiera odnośnie cargo i środków, które mają być
ewentualnie wydane, bo to nie jest kwestia dofinansowania, tylko to są kwestia ewentualnych kosztów, jakie by przewoźnik poniósł w związku z wykonaniem decyzji, no to ta decyzja została wydana, tu wszystkie procedury są zachowane. Jaki będzie realny koszt poniesiony przez cargo tych dodatkowych wydatków, no to się okaże pewnie po realizacji zadania, ale to nie jest jedyne miejsce, gdzie cargo realizuje to zadanie, no bo przecież spółki też korzystają normalnie na warunkach biznesowych z usług cargo. Dziękuję. Ktoś jeszcze z Państwa? Panie ministrze, kłaniam się. Mateusz Chłystun, Radio RMF. Chciałem zapytać niekoniecznie o węgiel, ale też o ciepło de facto. Mianowicie, jak wiemy, rząd pracuje nad programem ochronnym, jeśli chodzi o ceny gazu. Po pierwsze, o ile one mogą wzrosnąć, jakie są prognozy, a po drugie, czy tym programem ochronnym będą objęte małe i średnie przedsiębiorstwa? Tu nie chciałbym wybiegać, bo te spotkania i te ustalenia przed nami, a w zasadzie chyba nawet dzisiaj jakoś w jakimś tam stopniu, także nie będę tu niczego ogłaszał, no ale jeśli chodzi o pytanie o ceny gazu, no to powiem szczerze, no jakby światowe ceny gazu w ostatnim roku czy ponad roku, no były tak zwariowane, że ciężko powiedzieć, jaka będzie cena gazu ta rynkowa, dostępna dla Polaków czy dla przedsiębiorstw, ale jeśli chodzi o jakby zapisy konkretne umowy, no to jesteśmy na etapie procedowania tej propozycji dla Polaków, no i to pewnie nie ja będę ogłaszał, także tu ucieknę od tego pytania, ale to prawda, będziemy wprowadzać tu jakieś regulacje. Cierpliwości, panie rektorze. Ktoś z Państwa jeszcze? Dzień dobry, Wojtek Krzyczkowski, Polska Agencja Prasowa. Wracając do węgla, panie ministrze, czy ministerstwo ma dane, ile w tonach tego węgla w ramach tego systemu trafiło do tych 150 punktów? I ile ewentualnie z nich wyjechało też w tonach, czyli ile odebrały samorządy? Znaczy tu dokładnych danych nie podam, bo my działamy w systemie ciągłym, żeby dystrybucja węgla no, jest tak skonstruowana, że ona musi być ten węgiel, który jakby wpływa do portów, jest wywożony, czy jakby jest wydobywany z kopalni, on musi w sposób ciągły być w dystrybucji, czyli on przechodzi proces odsiewania, jest na tych punktach i z tych punktów jest odbierany już przez albo odbiorców końcowych, albo przez pośredników, albo przez gminy w myśl tej ustawy, więc takich danych dokładnych nie posiadamy, bo my na bieżąco też obsługujemy inne podmioty, też podmioty prywatne czy ciepłownie. Także jeśli chodzi o informacje, ile węgla trafiło do samorządów, znaczy no, tu mogę powiedzieć dane z zeszłego tygodnia, ale one są szczątkowe, bo to jest początek tego projektu, to jest kilkadziesiąt tysięcy ton węgla. Znaczy zapotrzebowanie pewnie jest większe, chociaż znowu też dane, które spływają do nas z samorządów, pokazują, że one są też mniejsze niż spodziewane przez te samorządy. Prawdopodobnie mamy tutaj jakby ten stopień zapewnienia źródeł ciepła, jakiś no węgla albo drewna, bo to czasami jest wymiennie, wśród Polaków jest dużo wyższy niż nawet deklarowany w badaniach prowadzonych przez ośrodki opinii publicznej, bo to sygnalizują gminy, że jakby to zapotrzebowanie jest mniejsze niż się wszyscy spodziewali. Także można powiedzieć, że jakby pod względem podaży tego węgla, który jest dostępny, bo my cały czas te 150 punktów jakby zapełniamy, żeby ten węgiel był dla samorządów dostępny. To dotyczy zarówno punktów PGG, jak i naszych punktów, naszych importerów. Także jeśli chodzi o wolumen węgla, który tam się znajduje, to on jest no, jak na dzień dzisiejszy, to jest dużo, dużo większy niż zapotrzebowanie. Na pewno, panie dyrektorze, nie ma problemu z dostępnością tego paliwa, to jest po pierwsze. A po drugie, tak jak pan minister powiedział, proszę pamiętać, że w tej chwili trwa proces podpisywania umów, tak? Więc ten transport ruszy po podpisaniu umów, stąd też apel o to, żeby możliwie jak najszybciej procedować te kwestie formalne. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Jeśli można, to jakby kontynuując pana rzecznika teraz informację, te umowy mogą być podpisane według pana, według ministerstwa w tym tygodniu i realnie ludzie w samorządach zaczną na przykład już kupować węgiel w tym tygodniu, czy to może potrwać dłużej? Moje pytanie jest, kiedy to się zacznie tak realnie kupowanie węgla? Odpowiadając, to już się dzieje, bo po pierwsze część samorządów dystrybuowała węgiel wśród swoich mieszkańców przed wejściem w życie
tej ustawy, bo tak powstała ta ustawa właśnie przez to, że część samorządów zaangażowało się w ten proces i my tą ustawą jakby ułatwiliśmy go albo upowszechniliśmy i zastosowaliśmy mechanizm obniżenia ceny. Pytał pan, kiedy można ten węgiel kupić. Jeśli gminy podpiszą umowę, to tak jak w zeszłym tygodniu, bo już w zeszłym tygodniu tych umów trochę było, jakby zgodnie z harmonogramem, na następny dzień czy z dostępnością tego węgla w ich okolicy, a ona jest zapewniona, bo my te wszystkie punkty nawęglamy, jak to mówię, i on jest dostępny, mogą go odbierać z tych punktów. Czy wyczerpaliśmy pytania? Bardzo Państwu dziękujemy. Jeśli są jakieś pytania dotyczące nie tylko tej sprawy, to zapraszamy do kontaktu. Będziemy odpowiadać w miarę możliwości oczywiście. Dziękuję. Dziękujemy.